Witamy jeszcze raz w Karpaczu na Forum Ekonomicznym. Z nami Radosław Kaskiewicz, prezydent i dyrektor zarządzający 3M Europa Wschodnia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i pytanie o to gigantyczne wyzwanie, czyli wysokie ceny energii, gazu, prądu dla biznesu, dla przemysłu. Jak u Was to wygląda, jak sobie z tym radzicie? Wiadomo, dla każdej z firm jest to ogromne wyzwanie ze względu na to, że stanowi to znaczący koszt w produkcji. My jako firma mamy bardzo dużą operację w Polsce. Zatrudniamy ponad 3000 osób, jeżeli chodzi o produkcję. To jest druga fabryka na świecie. No i jest definitywnie znaczący wpływ na to wzrost ceny energii. Przede wszystkim staramy się być coraz bardziej zieloni. Ja myślę, że te zmiany cen, wzrosty cen wbrew pozorom przyspieszyły tą transformację zieloną i pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. My w ogóle jako firma od zeszłego roku wszystkie nasze lokalizacje, czyli i fabryki, i biura, mamy zasilane ze źródeł pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ale teraz to, co chcemy zrobić, to zastanawiamy się na tym, żeby tą energię pozyskiwać samemu, czyli budować panele fotowoltaiczne, żebyśmy pozyskiwali tą energię sami, żebyśmy byli mniej uzależnieni od tych skaczących cen energii, to z jednej strony, a z drugiej strony, to też jest wymuszone przez rynek, żebyśmy byli coraz bardziej zieleni. To jest wymagane przez konsumentów. No i jak rozumiem, to jesteście trochę współtwórcami, wy i inne firmy, które idą w tym kierunku właśnie takiej zielonej, ekologicznej rewolucji, bo otwieracie inwestycje tam, gdzie macie dostęp do OZE, czyli to jest taki warunek sine qua non, żeby w ogóle fabryka, firma, biuro powstało. Tak, znaczy my na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, od zeszłego roku kupujemy energię OZE, ale też właśnie staramy się tą energię produkować sami. My również jako firma bardzo innowacyjna, mamy wiele produktów, które dostarczamy do produkcji paneli fotowoltaicznych, do elektrowni wiatrowych i dzięki temu też wspieramy właśnie tą część sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju. A nie ma takich obaw o to, że no odejdziemy od tej zielonej transformacji, bo inne pilniejsze sprawy są na głowie, ile będzie gazu, ile będzie węgla, w ogóle wracamy do węgla, on przestaje być takim cenzurowanym, no bo sytuacja jest arcykryzysowa, trzeba przetrwać te trudne miesiące, byle do wiosny, a potem może już będzie trochę łatwiej wobec tego szantażu ze wschodu, z Rosji. Oczywiście, że tak. No, z jednej strony my mówimy na temat wzrostu cen, ale z drugiej strony krytyczną sytuację, którą my widzimy, to jest dostępność tej energii. Czyli oczywiście dla nas jest bardzo ważne, żeby w tym okresie przejściowym, no bo wiadomo, postawienie farmy fotowoltaicznej też nie jest krótkoterminową inwestycją. To są dosyć znaczne inwestycje, szczególnie jeżeli mówimy na temat dużych fabryk. Ale ja sądzę, że wbrew pozorom, dzięki temu, co się dzieje na rynku, będzie dosyć znaczne przyspieszenie w kierunku właśnie energii odnawialnej. I to jest wymuszone bezpośrednio z tego, co się dzieje na rynku. Grzech nie wykorzystać kryzysu do tego, żeby się zmienić, żeby się rozwijać. No tak, definitywnie. Myślę, że z jednej strony COVID, z drugiej strony to, co się dzieje na dzień dzisiejszy, czyli galopująca inflacja, galopujące wzrosty cen energii, braki tej cen energii, zmuszają firmy do tego, żeby były bardziej elastyczne i bardziej dostosowywały się do zmieniających się trendów na rynku. Powiem bardzo może dosadnie, znaczy to be green or die, czyli albo być zielonym, albo nie przetrwać. I to też wynika z potrzeb klientów. To klienci też coraz bardziej wymagają od nas tego, żeby produkty, które my wprowadzamy na rynek, były też bardziej zielone. 80% klientów, to wynika z naszych badań, mówi, że są skłonni nawet zapłacić więcej za produkty, które mają pozytywny wpływ na środowisko. I to jest ta też ogromna zmiana, która musi być dokonana i która jest dokonywana na przykład w naszej firmie. I to jest od samego początku powstawania samego produktu. Czyli zmiana podejścia przy samym
wprowadzeniu i nawet wprowadzeniu nowych produktów, czyli jak wymyślamy nowe produkty na poziomie R&D, żeby każdy produkt, który wprowadzamy na rynek, żeby miał jakąś wartość dodaną, która jest wartością dodaną dla zrównoważonego rozwoju. Jakie są Pana przewidywania, jaka jest teraz sytuacja, jeśli chodzi o wielkość produkcji, bo kiedy nie otworzę stron internetowych, portali krajowych, międzynarodowych, to jakieś informacje o tym, że a to francuska firma produkująca aluminium, we Francji, zresztą amerykański kapitał, mniejsza o szczegóły, ogranicza produkcję. W Polsce te głośne historie w rozmaitych firmach, w większych, o których słyszymy, w mniejszych, które mają po cichu swoje biznesowe dramaty i kłopoty. Jak Pan to widzi od siebie z firmy, jak to jest z tą produkcją przy takich kosmicznych czasami cenach energii? Nie, oczywiście ma to znaczny wpływ. Znaczy, zaletą naszej firmy jest to, że my jesteśmy bardzo zdywersyfikowaną firmą. Ze względu na to, że my mamy z jednej strony produkty, które dostarczamy na przykład dla medycyny, dla dentystyki, z drugiej strony dla przemysłu samochodowego, dla przemysłu lotniczego. Dostarczamy też produkty do grafiki wizualnej, do oznakowania dróg, czyli dla nas na dzień dzisiejszy my nie widzimy jeszcze tego, że tak powiem, nadchodzącego kryzysu, nie odczuwamy tego ze względu na to, że ze względu na zdywersyfikowanie, gdyż część portfolio, które jest zaimpaktowane, na przykład portfolio produktów do przemysłu samochodowego, jeżeli jest mniej produkowanych samochodów ze względu na brak elektroniki do nich, no to my oczywiście to odczuwamy, ale z drugiej strony widzimy dużo większe zapotrzebowanie na produkty medyczne, czyli u nas się to w jakiś sposób balansuje. Problemem definitywnie jest kwestia dotycząca kosztów wytwarzania tych produktów. I tutaj wprowadzanie różnego rodzaju optymalizacji kosztów jest definitywnie jednym z naszych priorytetów. A będą cięcia, zatrudnienia? To też jest ta optymalizacja, czy nie? Nie, na dzień dzisiejszy my nie przewidujemy tego typu działań. Tak jak mówię, ze względu na różnorodność portfolio, jaką my mamy, wychodzimy na razie obronną ręką, ale no, widać, że to nie będzie krótkoterminowy impact, który będzie na rynku, to jest raczej średnio długoterminowy. Tak, zobaczymy, jak będzie dalej. Tak jak ja mówię, firmy, które potrafią się szybko dostosować do zmian, adoptować do tego, jakie są oczekiwania klientów, na pewno wyjdę obronną ręką z tego. Radosław Kaskiewicz, 3M, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.